Góry Sowie z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Wielu turystów odwiedza nas nie tylko latem, ale także zimą, szukając tutaj szlaków i tras do pieszych wędrówek, przejażdżek rowerowych, biegów narciarskich i różnych atrakcji turystycznych. A ta część Sudetów potrafi zaoferować naprawdę wiele. Wystarczy poznać możliwości, jakie dają Góry Sowie i z nich korzystać. To przecież nie tylko Wielka Sowa, ale również inne miejsca, które warto poznać. A czy ty znasz Góry Sowie? Witajcie! Nazywam się Marzena Ewa Zdolska i koordynuję projekt Znam Góry Sowie. Nawet jeśli jeszcze o nim nie słyszeliście, za chwilę się to zmieni. Chciałabym zaprosić Was do fantastycznej przygody, która będzie dla Was podwójnie atrakcyjna. Mieszkacie w najpiękniejszym regionie Polski. Nie żartuję! Góry Sowie są pełne tajemnic, pięknych miejsc i atrakcji. Tak się składa, że często marzymy o zwiedzaniu świata i jego odległych zakątków. Jednak czy znasz okolice, w których mieszkasz? Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich stworzyło projekt Znam Góry Sowie, wskazując aż 44 atrakcje, które znajdują się w książeczce weryfikacyjnej. Czy wiesz, gdzie znajduje się szczyt Żmii? Czy słyszeliście o szczycie Malinowa? Czy naprawdę znacie historię srebrnogórskich fortów? Góry Sowie to nie tylko Wielka Sowa. Odkryjcie je podczas fantastycznej przygody. W książeczce weryfikacyjnej Znam Góry Sowie znajdziecie miejsca na pieczątki lub zdjęcia. Dzięki nim możecie wziąć udział w zdobywaniu 3 stopni odznaki – małej, dużej albo wielkiej. Po takiej przygodzie możecie śmiało nazwać się ambasadorami Gór Sowich. Za chwilę zabierzemy Was na krótką wycieczkę po wybranych atrakcjach. Resztę musicie zobaczyć już sami. Tymczasem zobaczcie, gdzie zabrał Was mój kolega Sławek. Znam Góry Sowie to projekt, który umożliwić ma mieszkańcom regionu i turystom poznanie popularnych, ale i nieoczywistych atrakcji turystycznych. Dlatego proponujemy Wam m.in. przejazd szynobusem po trasie z Głuszycy do Nowej Rudy. Jest to fragment linii kolejowej nr 286 łączącej Wałbrzych z Kłodzkiem. Linia ta została otwarta dla ruchu w latach 80. XIX wieku jako druga część Śląskiej Kolei Górskiej, która miała połączyć Berlin z Wiedniem. Trasa z Głuszycy do Nowej Rudy to najatrakcyjniejszy odcinek tej linii, na którym znajdują się mosty, wiadukty i tunele. Średniowieczny zamek w Obieśnie, a w zasadzie jego ruiny, to jedyna tego typu budowla w Polsce zbudowana na planie koła. Charakteryzuje go ciekawa architektura oraz legendy związane z templariuszami. W 2009 roku przeprowadzono pierwsze prace porządkowe, mające zabezpieczyć obiekt przed całkowitym zniszczeniem. Przy ruinach odbywają się imprezy plenerowe oraz turnieje rycerskie. Jesteśmy w Srebrnej Górze na forcie Donjon, który był rdzeniem srebrnogórskiej twierdzy obronnej wybudowanej w drugiej połowie XVIII wieku. Jest to największa twierdza górska w Europie. Fort miał wzmocnić linię obrony państwa pruskiego w tym miejscu.
Donżon składa się z czterech wież o średnicy 60 metrów, połączonych kurtynami i murami o grubości 12 metrów. Z korony fortu rozciąga się przepiękna panorama na okolicę. Miejsce to uznane zostało za pomnik historii. Ścieżka przyrodnicza Rościszów Kamionki z jednym z najmłodszych pomników przyrody na Dolnym Śląsku, formacją skalną Siedmiu Sówek. To właśnie z tym miejscem związana jest legenda mówiąca o powstaniu nazwy Góry Sowie. Cała trasa liczy nieco ponad 7 km. Na jej pokonanie potrzebujecie 2,5 godziny, chyba że więcej czasu postanowicie spędzić na Starej Jodle, gdzie możecie rozpalić ognisko. Stara Jodła to również najwyższy punkt na naszej trasie, mierzący niespełna 600 metrów nad poziomem morza. Młyn Hilberta w Dzierżoniowie należy do największych tego typu obiektów na Dolnym Śląsku. Został wybudowany w latach 40. XIX wieku. Niespełna 100 lat później został przebudowany i znacznie unowocześniony. Bez kolejnych ingerencji w wyposażenie funkcjonował do końca 2016 roku i zachował się w pełni kompletny. No i punkt obowiązkowy, czyli Wielka Sowa z wieżą widokową z 1906 roku, która obecnie znajduje się w remoncie. Szczyt mierzy 1015 metrów nad poziomem morza. Gęsta sieć szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności umożliwia zdobycie góry turystom o różnej kondycji i w różnym wieku. Szczyt zaliczany jest do korony gór Polski. Z wieży widokowej rozciągają się przepiękne widoki od Śnieżnika aż po Śnieżkę. Obecnie bilet wstępu do obiektu kupuje około 40 tysięcy turystów rocznie. To tylko niektóre z atrakcji, które czekają na Ciebie podczas poznawania Gór Sowich i zdobywania kolejnych stopni odznaki. A czy Ty znasz Góry Sowie? Thank you.